Witam na moim kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak można zobaczyć, mamy wzmacniacz typu monoblok. Jest to prawdopodobnie jakiś większy klon z serii Sinus Live'a, które u nas dość często są spotykane i też sporych miał na warsztacie. Bardzo zbliżona konstrukcja do DAT Audio oraz serii Excursion, modele od 3K do 5K, z tym, że tutaj jest to troszeczkę wersja zmodyfikowana, bo standardowo Sinus Live 1500 ma transformatory pokroju tutaj właśnie tego toroida i jak można zobaczyć, różnica jest w transformatorach. Tutaj lepszy widok. Ktoś próbował po prostu naprawić, nie wiem, albo transformatora by nie było, miał pęknięty rdzeń, albo nie chciał mu się przewijać, no i efekt jest taki. Prawdopodobnie wzmacniacz działa. Napięcia prawdopodobnie są zbliżone, z tym, że wydajność takiego transformatora jest no jakoś tam część mniejsza niż tego oryginalnego. Po drucie można poznać, że tu jest drut cieńszy od tego o około 1/3 średnicy, natomiast rdzeń też jest troszeczkę większy, więc typ rdzenia też tutaj jest inny. No i żeby to w pełni funkcjonowało, to raczej tak zostać nie może. Więc prawdopodobnie będzie wymiana transformatora, ewentualnie dwa takie zostaną wyjęte z podobnego wzmacniacza SLA 1500. Tutaj widać, że też jakaś usterka była, bo zostały tylko dwa wyprowadzenia z klucza. Jest to akurat MOSFET typu N. Tak samo po jednej stronie, po drugiej stronie są takiego samego typu. Także tutaj spodziewam się też jakiejś awarii w obwodzie też sterującym oraz na optoizolatorach. Kolejny na pewno będzie do sprawdzenia, czy w ogóle jakiekolwiek sygnały występują, czy wzmacniacz nie ma zwarcia, czy przetwornica się poprawnie uruchamia, no i czy mamy poprawne sygnały PWM dochodzące do bramek. Kolejnym problemem jest tutaj brak kondensatora, a właściwie te kondensatory już też proszą się o wymianę. Tak samo ten klej, no ten klej prawdopodobnie też będzie do usunięcia, bo on jest szkodliwy. Szkodliwy dla płytek PCB. Taki żółty klej, jako ciekawostka. On jak jest nowy, to nie stwarza problemów, ale jeżeli wzmacniacz popracuje, no załóżmy ten okres gwarancyjny przejdzie, no to będzie fajnie, ale czasami było tak, że ten klej zaczyna przewodzić, no i zaczyna zbierać wilgoć z otoczenia, dlatego się robi właśnie w taki żółty kolor. Tu nawet widać takie już bardziej brązowe, czyli już jest stan taki dość zaawansowany. Prawdopodobnie jak wyciągnę kondensatory, to będzie taki jakby zielony nalot pomieszany z brązowym tutaj nalotem z tego kleju. No i trzeba będzie to wyczyścić, umyć i nałożyć nowy, nieprzewodzący klej. Tutaj widać, że filtrowanie się trzyma, tutaj jest odsprzęganie też, także tego nie będziemy zmieniać. I to by chyba było tutaj to grubsze na tyle, nie będę teraz tylko podłączać. Ale ta konstrukcja, to widać, że tutaj było coś było gmyrane. Też tutaj jakby przetwornica była spalona. Wszystkie klucze były wyjmowane albo przelutowywane. W każdym razie coś tutaj było próbowane naprawić. Tak, z takich ciekawostek, tutaj mamy taki aluminiowy bloczek. O, tutaj w sumie nie wiem po co to jest, ale niby poprawia odprowadzanie ciepła, jeżeli są podłączone tutaj głośniki, głośnik, po prostu obciążenie.
Nie spotkałem się z tym problemem, żeby tutaj coś się przepalało, czy też uszkadzało. W każdym bądź razie konstruktor stwierdził, że tak trzeba. No i to zostało zainstalowane. Co my tu dalej mamy? Gniazda RCA siedzą stabilnie, więc ich nie będziemy ruszać. Potencjometry to do weryfikacji, czy trzeszczą, czy nie gubią swojej rezystancji, czy też tarczka nie jest wewnątrz jakoś uszkodzona, czy przepalona. Bo bywały też takie przypadki, że w jednych czy w dwóch miejscach po prostu przy mocniejszym przekręcaniu słychać było straszne strzały w głośniku, a jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ można zabić głośnik na będzie stałym. No i co? I tutaj mamy taką płytkę logiki. Jest ona oparta na układach logicznych typu NOR lub też OR, w zależności od zastosowanego typu. Generalnie są to bramki, które dostają sygnał wejściowy. Tutaj chyba jest komparator, nie pamiętam, ale prawdopodobnie albo komparator, albo jakiś wzmacniacz operacyjny dwukanałowy, i przesyłają dalej tutaj do ten sygnał PWM na wejście do kolejnego układu logiki, na jego wejście. Później to jest wypuszczane na wyjście do dwóch obwodów sterujących tymże sygnałem PWM. Także taki temat. To by było na tyle. Dzięki i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Mile widziana łapka w górę.